Siema, tutaj Kozak, kanał Koza Sport. Witam was w filmie, w którym zobaczycie moje wszystkie paczki darmowe od EA z tego tygodnia. Nie są to paczki z jednego konta, tylko z kilku kont, tak więc naprawdę wyszło ich dosyć sporo. Bardzo fajna sprawa, że EA na swoje urodziny wręczyło nam sporo fajnych prezentów. Zaraz zobaczycie to, co trafiłem w tych paczkach. Na początku proszę was, żebyście przybili 70 łapek w górę pod tym filmem. Jeśli to zrobicie, będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie ukrywam, że troszeczkę zachodu mnie kosztowało to wszystko, żeby codziennie to ustawiać, filmować te paczki. No i co? Zapraszam was do oglądania, mam nadzieję, że wam się spodoba. Lecimy. Dobra, dziś są paczki za 25k. Pierwsza się otwiera, w niej Team Howard. 25k paczka. A pominę. Alwesz, już myślałem, że jeszcze tam ktoś jest cliché. No ta paczka nie była w sumie aż tak zła. Dobra, kolejna paczka. No mogłoby coś może wreszcie wypaść, a? FIFO? O, Negredo i Shirley. Dobra, lecimy z kolejną paczką Super Hero, tym razem konto. Więc może będzie jakiś ciekawy zawodnik do dodania w przyszłych ligach. Jest Uche, jest Van Dijk i Bona Gugura. Paczko, pyk. Benzema, wow, Benzema w darmowej paczce. No, to nie jest zła paczka. I ostatnia paczka na dziś. No, Karim Benzema był jak na razie najlepszy. Zobaczymy, może na tym koncie troszkę bardziej się poszczęści. Na was się wyświetla i Kuba Błaszczykowski, niepowołany do reprezentacji. Dobrze, dzisiaj mamy paczki, które zawierają 24 karty, w tym 7 rzadkich. Są tutaj kontrakty, jest wszystko, więc w sumie fajnie. Chociażby patrząc na moje konto Super Hero, gdzie to będzie miłe doładowanie. No tylko tutaj z tych rzadkich żadna nie jest zawodnikiem. Dobra, kolejna paczka i zobaczymy, co w niej będzie. A może pominę tym razem, zobaczmy. Wow, tym razem zawodników świecących jest trochę więcej, ale kurczę, no nic tutaj nie ma fajnego. Na tym koncie raczej nie mam duplikatów, tak jak myślałem. No jest 1000 monet, to zawsze coś, ale poza tym no nie jest to jakaś paczka życia. Kolejna paczka, a w niej no coś dobrego w końcu się mogło znaleźć. Najlepszy jak na razie spośród tych wszystkich dni był Karim Benzema, a tym razem no kolejna paczka, która jakoś nie zachwyca. No co prawda są paczki darmowe, więc zawsze to jest i tak fajnie coś dostać, no ale wiecie, zawsze się liczy, że będzie w nich coś takiego wow. No dobra, kolejna paczka, jesteśmy teraz na koncie Super Hero. Co najbardziej, no dla tego konta najbardziej cieszą mnie te paczki, no bo tu jest mnóstwo kontraktów i wszystkiego, co nam się przyda. Mikel Arteta, no na tym koncie akurat zawodnicy aż tak bardzo mnie nie obchodzą, bo zobaczcie, ile jest kontraktów. Są kondycje, jest nawet 1000 monet, więc to jest naprawdę przydatne, bo no to jest duża oszczędność, jeśli chodzi właśnie o to konto, gdzie no gramy bez żadnych końców i tak dalej. No a coraz więcej tych kontraktów i tak dalej zaczyna brakować, więc to jest bardzo fajna paczka dla tego konta. No i dobra, czas na naszą ostatnią paczkę z dnia dzisiejszego. To jest moje konto, na którym streamuję i nie ukrywam, fajnie by było tutaj trafić dobrego zawodnika. No Arango to nie jest dobry zawodnik, może w duplikatach się jeszcze coś znajdzie. No, jest jeszcze darmowa paczka, więc tam może coś będzie, ale jeśli chodzi o samą zawartość tej, no to jest tak słabo. Okej, dzisiaj mamy czwartek i jej daje nam paczki, w których mamy 12 różnych kart i wszystkie są świecące, wszystkie są złote, więc paczka jest całkiem ciekawa. Mamy tutaj trzech zawodników zazwyczaj, chyba zazwyczaj, nie wiem czy na pewno, czy zobaczymy, jest Vanderbilt, jest Thiago, tak jak mówiłem, trzech zawodników, kontrakty, no, to są fajne paczki, słuchajcie, to wszystko jest za darmo, więc mnie to cieszy, mimo że nic jak na razie nie trafiłem przez te wszystkie dni, w następnych miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No i dobra, lecimy z kolejną paczką, to jest moje konto do streamowania, więc akurat tu liczę na jakiegoś dobrego zawodnika, fajnie by było coś trafić. Jest Forster, Otamendi, słuchajcie, to jest świetny obrońca, ale niestety, no nie jest to nikt taki super ekstra, no ale kontrakty i tak dalej, wszystko idzie oczywiście do klubu. No i dobra, lecimy z kolejną paczką, a pominę teraz. Wow, tutaj zawodników dużo więcej, w dodatku i Barbonaldo, myślałem, że jest tylko trzech możliwych. No tu mam aż pięciu, więc całkiem fajnie to wygląda. Kondycja, kontrakty, to się zawsze przydaje, wszystko do klubu. No i dobra, kolejna paczka już się otwiera, a w niej... no, Muntari i Barcali, tutaj tylko dwóch zawodników
Nie, no dobra, jest 3, mamy jeszcze ten duplikat, ale poza tym, no to nic takiego jakiegoś super ekstra. No i dobra, lecimy z ostatnią paczką z dzisiejszego dnia. Ja osobiście liczę, że będą paczki za 100 tysięcy, to by było naprawdę coś, gdyby jej to dało. No a w tej paczce, no Wanyama, Jarvis, sami zawodnicy z BPL. No dziś nie było jakoś tak super, no ale słuchajcie, zawsze to są paczki darmowe, więc nie ma co też narzekać. No dobra, dziś bez kamery, ale mamy kolejną porcję paczek. Tym razem paczka, która zawiera 12 zawodników, 10 złotych, w tym 3 rzadkich, tak więc zobaczymy. Lecimy z pierwszego konta. No i co przygotowało dla nas jej? Fajnie by było coś w końcu dobrego. Eliseu, ale to chyba nie jest najlepszy zawodnik, jaki jest w tej paczce. Przynajmniej nie powinno być. Meyer jest teoretycznie lepszy, no ale paczka, no, niezbyt dobra. No i dobra, kolejna paczka, a w niej... Agassi, o Boże, kolejna nie za dobra paczka, Sar, o Boże, kolejna paczka, no i zobaczmy, co będzie w środku. Marquez i Pudil, kto tu jeszcze jest, Williams, no nie najgorsza paczka, chyba w sumie najlepsza z tych wszystkich, ale nadal nie jest to jakaś taka bomba. No i dobra, ostatnia paczka, zobaczymy, co będzie w środku. No wreszcie, może coś jej by dało. Ludzie trafiają niezłe rzeczy w tych darmowych. Ja na razie nic nie trafiłem na Gatomo, Pabon i Jose Enrique. No, miejmy nadzieję, że jutro będzie lepiej, bo to będzie ostatni dzień tych paczek. Dobrze, tak więc dziś przyszedł czas na paczki za 50 tysięcy. No, w tych liczę naprawdę, że coś trafię. Mamy ich do otworzenia sporo, no bo ze wszystkich kont, tak więc zobaczmy, co będzie w pierwszej. No fajnie byłoby coś, przepraszam, wreszcie trafić. No i w pierwszej paczce jest Jonathan, ale to nie jest najlepsza karta. Varane, Remy, Austin. Oj, no dobra, miejmy nadzieję, że dalej będzie lepiej. No dobra, druga paczka dzisiaj. I co w niej będzie? No proszę, proszę jej. Tyle tych paczek otwieram darmowych. Wreszcie mogłaby znaleźć chociaż jakaś dobra karta. 81. O mój Boże, znowuż. Znowuż nikogo, znaczy no wiecie, narzekanie tutaj to jest też przesada, no bo jednak dostajemy to za darmo, ale z drugiej strony fajnie by było też coś mieć w tych paczkach, tak więc do klubu i lecimy na kolejne konto. No i dobra, kolejna paczka, może by tak Inform Ibra, słuchajcie, pomina tą paczkę, zobaczymy, pomijam. A w środku Rosicki, Kloze i coś tutaj, Campbell, nic. No i dobra, kolejna paczka, tym razem jesteśmy na moim koncie do streamów, więc może tutaj jakaś dobra karta by się trafiła, bo mam tu składy, które... wykorzystałyby ją dobrze. Jest Inform Burki. No jest to chociaż te statystyki 7-7 overall, ale 8-6, 8-7. No nie wygląda to aż tak źle. Jest to nasz pierwszy Inform, nasza najlepsza chyba karta jak na razie ze wszystkich, które był. Jest jeszcze Joe Hart. Jest szczęsny, dużo bramkarzy w tej paczce. No ale dobra, pierwszy nasz Inform, oczywiście wszystko do klubu. No i zobaczymy, może jeszcze coś będzie, no bo jeszcze jest szansa w kolejnych paczkach, no nie? No i dobra, czas na kolejną paczkę. Co w niej będzie? Przed chwilą był Inform, więc może coś jeszcze? John Terry, ale to może nie być najlepsza karta. Zobaczmy, czy tam w Deepay jeszcze jest Toni Kroos. No, no mamy 85 overall z Realu Madryt, no ale no nie jest to paczka marzeń. No i dobrze, czas na naszą ostatnią paczkę z dzisiejszego dnia i ogólnie jest to ostatnia paczka z tych urodzin Foot. No i zobaczymy, co jej nam da jako ten ostatni z prezentów. Peter Crouch, no i zobaczmy, Pepe, Uche, Young, Gurków, Miranda, oj. No nie było zbyt dobrze, ale słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek, taki zbiór tych paczek z całego tygodnia wam się spodobał, bo naprawdę sporo czasu, no może nie, że musiałem na to poświęcić, ale każdym razem musiałem to wszystko poustawiać, pamiętać, tak więc będę wdzięczny, jeśli zostawicie łapkę w górę. No i co, mam nadzieję, że wam się podobało, to był Koza, kanał Koza Sport, na razie, piona!